I to jest znowu moja pogaducha wieczorna, pełnym głosem, ponieważ jestem sam i wszystkie dźwięki są jak gdyby zagłuszaczami i dosyć daleko, więc w związku z tym kiepsko je słychać na pewno. Oglądałem dzisiaj filmik na temat porannych przemyśleń o kulce biało-czarnej, takim symbolem, który bardzo od dawna się wszędzie no jak gdyby reklamuje i ogłasza. Niestety kotki usłyszały, więc już nadciągają, jak widzę, ale niestety mam nadzieję, że zdążę jeszcze przez chwilę coś powiedzieć. No i to właśnie chyba o to chodzi, żeby powiedzieć coś jeszcze przez chwilę takiego, żeby nie żałować potem, albo potem, żeby można było słuchać tego, co się samemu powiedziało. Kotka już mi ucieka, już mnie skoczyła na klawiaturę i już, o, dobrze, już schodzi. Rozmyśliła się, poszła miauczyć gdzie indziej. I ta biało-czarna kulka zmieszana i odwieczny symbol yin i yang. To jak się, nie wiem jak się wymawia, ale nie będę teraz tego studiował, nie będę się tym interesował. Chodzi o to, że to jest takie odwieczne zmieszanie czerni z bielą i dwóch barw, dwóch aspektów rzeczywistości, można powiedzieć kobiecego i męskiego, czyli tego, który przedłuża życie i tego, który przekazuje życie. Do następnych pokoleń. Oglądałem wczoraj taki film ciekawy. Mnie się podobał, ale nie potrafię nawet powiedzieć tytułu. O, polski oczywiście ma zupełnie inne tłumaczenie niż angielski tytuł i zupełnie inne znaczenie w związku z tym. Natomiast film był o tym, jak porwano, czy tam nie porwano, jak wrobiono młodego chłopca w jakąś aferę narkotykową, natomiast ojciec starał się go uwolnić od zarzutów, tylko tyle, że no, prokuratura rozkazała mu, że tak powiem, znaleźć jakiegoś prawdziwego handlarza, żeby go, że tak powiem, no, jak gdyby zaangażowała go do współpracy, zmusiła go do współpracy, pracy za policję, ponieważ no, kosztowało to, mogło kosztować to życie, taka współpraca i w związku z tym lepiej kogo innego wystawić do jakiegoś uciążliwego zadania, czy nieznanego, ponieważ no, ci dealerzy wszystkich poziomów jednak znali tych policjantów, którzy ich od dawna ścigali, a te osoby takie zupełnie nieznane, no to jeszcze jak gdyby mogły budzić taką nadzieję w tych handlarzach, żeby jednak tego nowego pozyskać do handlu, ewentualnie no jak się nie uda, albo nawet jak się uda, no po prostu jak gdyby nie było istotne jego życie, tylko istotne było tylko jego użycie. W sensie przysłużenie się tym przestępcom, którzy starali się zarabiać na rozpowszechnianiu jakiegoś narkotyku. Mnie to oczywiście, taki film to pobudza do bardzo ogólnych przemyśleń, bo pod każdy z tych składników i policja, i narkotyki, i młodzi można podstawiać różnego rodzaju inne wartości i zastanawiać się nad tego samego rodzaju algorytmem postępowania stosowanym przez tą jak gdyby uprawnioną do działań legalnych i dysponującą całym aparatem przymusu prokuraturę. Taki algorytm działania, który polega na werbowaniu do ludzi do swojej pracy za pomocą no, fałszywych
oskarżeń ewentualnych, to tak jak w tej grze, którą ostatnio grałem, w tym Sherlocku Holmesie, to jak gdyby... To jak gdyby było tak samo, było tak, takiego samego rodzaju postępowanie Lestrada, tego komisarza, który w końcu postanowił oskarżyć człowieka, którego trzymał w więzieniu, natomiast no, nie miał dowodów, że on jest sprawcą, natomiast oskarżał go i po to, żeby dowiedzieć się, co on tak naprawdę powie i co, czy się nie przyzna, czy nie wskaże kogoś innego, jakieś nowe tropy może przez to uzyskać. Więc w związku z tym no, tam jest takie zatrzymanie na liście no, tych filmów, które kręciłem w związku z tym filmem Sherlock Holmes. Takie do w momencie, w którym no, trzeba zadecydować, co się zrobi. Czy się podejmie współpracę, czy się, że tak powiem, oskarży tego niewinnego po to, żeby uzyskać od niego jakieś informacje na temat tych, którzy są naprawdę winni. I to właśnie ciekawe, że przy tych oskarżeniach różnego rodzaju to właśnie no, często polega ten niewinny w związku z tym, że ktoś, kto panuje nad prawem i stara się wyeliminować tych, którzy je łamią, no, że on po prostu musi polec jako ten, który usiłuje być sfermowany do tej czynnej służby, do tej pracy. No, i to jest właśnie takie ciekawe zjawisko, bo często ten algorytm jest w ogóle w życiu stosowany, a w związku z tym filmem, który oglądałem właśnie ostatnio, czyli Truman Show, to w związku z tym każdy z nas może się czuć takim człowiekiem, który bierze w udział, który jest takim aktorem w świecie, który bierze udział w takim szole, w którym wszyscy inni są statystami tak naprawdę i kierują jego postępowaniem, stawiają przed nim wyzwania i różnego rodzaju przeszkody, które on musi sam pokonywać i w związku z tym wybierać. No i oczywiście kiedyś tam polegnie w tych swoich staraniach i w swoich usiłowaniach, natomiast no każdy kiedyś polegnie, tak jak każdy kiedyś umrze, a przez całe życie jednak stara się je zwalczać i pokonywać swoje przeszkody. Każdy swoje przeszkody pokonuje i każdy uważa, że wszyscy dookoła robią wszystko, żeby mu utrudnić to życie i żeby tych przeszkód było więcej albo żeby było je trudniejsze. No i to jest takie właśnie złudzenie, że nasza pozycja różni się od pozycji innych ludzi, a tymczasem się nie różni. Ewentualnie mamy tylko inne predyspozycje czy możliwości pokonywania przeszkód, o czym najczęściej ci wszyscy statyści dookoła, tak zwani statyści, czyli wszyscy poza nami, którzy stwarzają nasz otaczający nas świat, no wiedzą przecież, jakie są nasze możliwości, jakie i wcale nie starają się nas zabić, czy nam pogorszyć tych warunków. One się jak gdyby automatycznie pogarszają z biegiem czasu i jak gdyby to jest tylko takie złudzenie, że to jest, świat jest stworzony przez ludzi. Że świat wprawdzie pracują, wprawdzie tworzą go, natomiast nie oni go stworzyli, nie oni zapuścili ten mechanizm takiego właśnie wywierania presji na każdego człowieka, żeby jego życie było bardziej trudne i żeby stawiać przed nim nowe przeszkody i wyzwania. Tak sobie pomyślałem, że dobrze jest być uwolnionym i za to dziękuję tym, którzy mnie uwolnili od tego złudzenia z biegiem czasu, że jednak wprawdzie są ludzie, którzy jakieś tam przeszkody stawiają celowo, natomiast nie zawsze stawiają je po to, żeby nam zaszkodzić. Często po to je stawiają, żeby nam, że tak nas wzmocnić na przykład. Z tym, że najczęściej, jeżeli próbują nas stawiać nam przeszkody, żeby nas wzmocnić, to jak gdyby przeceniają nasze możliwości, bo tak naprawdę żaden człowiek nie jest w stanie ocenić możliwości drugiego człowieka,
te możliwości weryfikuje, jak gdyby no to, jak sobie radzi z przeszkodami i z trudnościami. Dlatego lepiej innym nie utrudniać, bo nie jesteśmy ich sędziami, nie jesteśmy wszechwiedzący, nie wiemy, jakie mają przeszkody i jak naprawdę wygląda pokonywanie przez nich przeszkód. Możemy tylko starać się im ułatwić życie. Jeżeli oczywiście starszy na nich czasu, ponieważ najczęściej jest tych ludzi, którym chcielibyśmy pomóc, to jest dużo więcej niż tym, którym moglibyśmy pomóc. Zawsze wybieramy tych ludzi, którym pomagamy, tą część, którą możemy im pomóc, tą część, której już nie możemy pomóc. Nawet lekarze, jak na wojnie, gdzieś tam na froncie, gdzieś do wypadku, zawsze wybierają ludzi, którym mogą pomóc, którym nie mogą pomóc. I jak gdyby tych, którym nie mogą pomóc, to niestety pozostawiają ich, w sensie nie bez pomocy, tylko tyle, że angażują całe swoje siły, całe swoje możliwości w ratowanie tych, którym mogą pomóc. Oceniają na początku, komu mogą pomóc, a komu nie mogą pomóc. Pomagają tym, którym mogą pomóc. A tym, którym nie mogą pomóc, no to nie pomagają, ale nie dlatego, że nie chcą. Tylko dlatego, że nie mogą. No po prostu znają swoje możliwości, znają swoje metody działania i wiedzą, po prostu, którym mogą pomóc, a którym nie mogą pomóc. Wiedzą to na podstawie po prostu doświadczeń. Na podstawie doświadczeń zawodowych z całego swojego życia tak naprawdę, także no po prostu nie może być lepiej. Lepiej być nie może, bo kiedyś taki film nie bardzo mi się podobał, oczywiście byłem bardzo wściekły na to, żeby ktoś go w ogóle próbował mi go podstawić do oglądania, bo nie jest to dla mnie pocieszające, że lepiej być nie może. Jestem przekonany, że może być lepiej, jeżeli ja sam się wysilę i sam polepszę swój byt. To niestety tylko w ten sposób mój byt się może polepszyć, że ja go sam polepszę, a nie, że coś się stanie. Może się stać oczywiście też jakieś polepszenie z zewnątrz, ale ja nie mogę na to liczyć, że samo się coś stanie z zewnątrz. Natomiast zawsze mogę włożyć wysiłek w to, żeby swoje trudności pokonywać. Zawsze. Czyli moim lokalnym algorytmem jest pokonywać zawsze, w każdej możliwości, w każdej sytuacji pokonywać swoje przeszkody, pokonywać swoje wyzwania, pokonywać swoje zadania, wszystko pokonywać. Masz maturzystą zdawać do upadłego, powtarzać jeszcze raz, uczyć się do ostatniej chwili, no, na ile kto może. Jakimś tam ludziom w tym, o, jest jeszcze taki ciekawy temat, ostatnio było to trzęsienie ziemi w Himalajach i to jest taka naturalna sytuacja, że jak gdyby na mleku zbiera się kożuszek. Tak samo płyty tektoniczne pływają po tej rozgrzanym wnętrzu ziemi i jak gdyby zgromadzają się, skupiają się jak gdyby blisko siebie. Nie jest tak, że kożuszek się tworzy równomiernie na całym mleku, tylko się tak jak gdyby jakieś takie jądro kondensacji jest, wokół tego ten kożuszek powstaje i jak gdyby te części, które stają się z płynnych, zamieniają się w stałe, starają się zgromadzać, ścieśniać, tłoczyć do siebie, więc w związku z tym te płyty tektoniczne też się gromadzą, jedna na drugiej, i w związku z tym niestety ziemia się trzęsie, jakieś straty w ludziach, w mieszkańcach są. Oczywiście, gdyby była możliwość, to trzeba z takich rejonów sejsmicznych uciekać i nie osiedlać się w nich. Ale oczywiście to nie ma takiej możliwości, żeby do kogoś polecieć czy pójść, choćby to niedaleko było, żeby mu mówić: tu będzie źle, tu będzie niebezpiecznie, tu będzie zalew, tu będzie powódź, tu będzie trzęsienie ziemi, wyprowadźcie się stąd. Bo nikt nie podejmuje takiej decyzji niestety, oprócz tych, którzy je podejmują sami z siebie. Uznają, że to jest ich wyzwanie,
że to jest ich decyzja, że to są ich możliwości. I ci po prostu takiego nie doświadczają, takiego kataklizmu, który spotyka daną okolicę. Szczególnie tych ludzi, którzy się jak gdyby właśnie nie chcieli się wyprowadzić, chcieli jednak ustać, osiąść w tym miejscu, które było zagrożone, które nie chcieli w nie wierzyć, które wierzyli, że będzie dobrze. Także nie ma co wierzyć, że będzie dobrze. Trzeba analizować swoją sytuację w danym miejscu i zastanawiać się, co może spotkać, jakie zagrożenie może mnie spotkać jeszcze w tym miejscu, w którym się przebywam i co się może zdarzyć złego niestety, no bo co może się zdarzyć. To jest taki algorytm myślenia co o najgorszej możliwości. Jeżeli się zabezpieczymy przed najgorszą możliwością, no to, że tak powiem, z innymi sobie poradzimy. W związku z tym myślenie o tym, że będzie coś, że jaka może być najgorsza możliwość, jest dobre, w tym sensie jest dobre, że przygotowuje nas wcześniej, pomaga nam wymyślić, co możemy zrobić w sytuacji, gdyby się zdarzyły najgorsze warunki. A jeżeli się zdarzą mniej lepsze warunki, to tym bardziej sobie z nimi poradzimy. Natomiast jeżeli staną nam gorsze warunki, to musimy się wcześniej do nich przygotować, po prostu je przemyśleć, co można zrobić w takiej najgorszej sytuacji. No i niestety ta najgorsza sytuacja w końcu kiedyś nas dopadnie i wykończy. No ale to niestety możemy być spokojni, bo jak gdyby nie będziemy w stanie sobie... ostatnia musi być taka, która nas wykończy po prostu. To musi być ostatnia sytuacja i wtedy możemy liczyć tylko na to, że ktoś nam jednak będzie nam chciał pomóc, czy będzie nas chciał uratować. W związku z jakimiś tam ocenami, z jakimiś swoimi wyborami, z jakąś swoją kwalifikacją. Nie ma sensu na to liczyć, że jesteśmy kwalifikowani inaczej. Raczej trzeba liczyć na najgorszą możliwość, czyli na taką, że nikt nas nie kwalifikuje do pomocy. Że musimy sobie robić sami. Ale nie znaczy, że musimy tracić nadzieję. Że jeżeli sobie nie poradzimy, to nikogo nie będzie.